Podopieczne Błażeja Krzyształowicza w hali Radomskiego Centrum Sportu zwyciężyły 3-0, ale szkoleniowiec zaznacza, że zwycięstwo nie przyszło tak łatwo, jak pokazuje to wynik. Radomianki w setach zwyciężyły do 17, 19 i 18. Aż tak swobodnie nie wyglądało to, ja jakby wynik odzwierciedlał nawet w tych poszczególnych setach. No na tym to polega, żeby więcej zyskać niż stracić, więc to jest nasza praca, po prostu nasza praca, żeby trzymać jakość i jak najmniej tracić, a zyskiwać w breakpointie, czyli zdecydowanie lepiej zagrywać niż przeciwnik przyjmuje, ustawiać blok obrony, żeby dać sobie możliwość na kontrę. Brzmi to prosto, ja jako prosta receptura, ale zrobić to na boisku dziewczyny muszą same i już jest zdecydowanie ciężej. Kapitan zespołu z Radomia Natalia Murek po meczu cieszyła się ze zwycięstwa przeciwko swojemu byłemu klubowi. Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać z moim poprzednim klubem, muszę to powiedzieć otwarcie. Cieszę się też, że to było 3-0, cieszę się, że w końcu wygrałyśmy po tej serii przegranych. Zarówno Murek, jak i kilka innych siatkarek Moja Radomki Lotniska wraca do zdrowia po problemach zdrowotnych. To jest naprawdę ogromny plus, bo myślę, że większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko się gra, kiedy rzeczywiście zdrowie na to nie pozwala, albo jeszcze jakieś inne w ogóle rzeczy pozasportowe nie pozwalają ci grać. A kiedy już po prostu jest zdrówko i wszystko się układa, no to tylko wtedy walczyć o właśnie 3-0 w każdym meczu. Po 4 kolejkach Tauron Ligi Radomka ma na koncie 6 punktów. Radomianki 2 razy wygrały i 2 razy przegrały. Już we wtorek 22 listopada Radomka zagra w Pucharze Polski z pierwszoligowym zespołem z Sosnowca. Chcemy przede wszystkim wygrać, jedziemy po to, żeby wygrać do Sosnowca i dalej, jeśli dojdzie już do kolejnego etapu Pucharu Polski, będziemy tam walczyli o kolejne zwycięstwo. Jak najbardziej nie będzie żadnego lekceważenia, myślę, że wręcz przeciwnie, bardzo się cieszymy, że wygrałyśmy dzisiaj, bo to pomoże nam wyjść pewne siebie i po prostu niektóre mecze są takie, żeby dowieźć się do końca i mam nadzieję, że ten w Sosnowcu dowieziemy do końca. Pucharowy pojedynek pomiędzy Trans-An Płomieniem Sosnowieca Moja Radomką Lotniskiem Radom we wtorek 19 listopada o godzinie 19:30 w Sosnowcu.